Na początku 1980 roku nagle pewnego dnia ktoś zwierzył mi się, że jeżeli bym był zainteresowany, to mogę mieć kontakt z konspiracyjnymi wydawnictwami opozycyjnymi. Ja oczywiście tak. No, miano do mnie zaufanie. Raz dlatego, że mnie kierownictwo komunistyczne trochę tępiło i ludzie wiedzieli, że w sposób nieuzasadniony, że się doczepiają do mnie. Z drugiej strony wiedziano, że jestem aktywny między ludźmi w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Rozmawiam, naśmiewam się ze socjalizmu, żartuję i tak dalej. Rozmawiam o papieżu polskim, jaka to piękna, wspaniała sprawa, jak komuniści pewnie są z tego powodu źli, zgrzytają zębami. I miano zaufanie, ktoś tam miał do mnie zaufanie, mi to zaproponowano. I od tego momentu, od początku 1980 roku, okazało się, że miałem stały kontakt z bibułą konspiracyjną, między innymi z opinią, pismem opinia Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Jedną osobę zapamiętałem z imienia i nazwiska, która mi właśnie zaproponowała bezpośrednio, ona była na końcu tego łańcuszka, który się do mnie zwrócił, czy jestem zainteresowany, bo to był właśnie mój ustawiacz. Mój współpracownik na lokomotywie, na imię miał Marcel i nazywał się Hanke, o ile się nie mylę. I od tej pory poznawałem szersze grono, wiem, że to był jakiś jeden, drugi dyżurny ruchu na którejś nastawni w obrębie stalowni i nie tylko. Ja już pozapominałem te terminologie, nazwy tych nastawni, rejonów na hucie. Dzisiaj w tej chwili nie pamiętam, ale to wtedy można było określić, gdzie to mniej więcej, w jakim rejonie było. Ale było nas, wiedziałem, jest nas grupka, tak, kilkunastu osób, między którą kursuje ta bibuła. Rozmowy potem mieliśmy ze sobą, rozmawialiśmy personalnie, ale ja już imion i nazwisk dalszych nie pamiętam.